Piękny, mroźny wieczór. Możemy powiedzieć kilka rzeczy do tych z was, którzy chcecie słuchać. Jesteśmy grupą ludzi, która mówi do tych, którzy chcą ich słuchać. Jesteśmy przeciwną grupą ludzi. Jesteśmy nie z tej ziemi. Być może nigdy nie spotkałeś takiego człowieka, jak ci, którzy tutaj są wokół. Ci ludzie wyróżniają się jedną rzeczą. Osobiście spotkali Jezusa. Nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Jezusa tutaj na ziemi. Chcę, żebyście posłuchali tego, o czym będziemy do was mówić. Chcę, żebyście mogli doświadczyć dzisiaj tego, czego doświadczyliśmy my tutaj. Każdy z nas osobiście spotkał Boga. Chcę, żebyście mogli i wy osobiście spotkać Boga. Bóg powiedział, że tak pokochał ten świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. Żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. Jeżeli kiedykolwiek myślałeś o śmierci, albo miałeś doświadczenie śmierci, to chcę ci powiedzieć, że przez Jezusa Chrystusa ta śmierć może nie dotknąć twojego wnętrza. I dzisiaj będziemy o tym mówić. Ojcze, my modlimy się teraz. Ojcze, my dziękujemy tobie za to, że tu jesteśmy. Ojcze, my wzywamy twojego potężnego imienia. Potężny Jezusie z Nazaretu. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. My chcemy, żeby twoja obecność, żeby twój święty duch przenikał dzisiaj to miejsce. Ojcze, my modlimy się w imieniu Jezusa. Ojcze, my ustanawiamy na tym miejscu twoje prawa, cele i dążenia. Potężny, wieczny Boże, ty, który powołałeś do życia niebo i ziemię, wzywamy ciebie na to miejsce. Ojcze, my chcemy, aby moc twojego świętego ducha przenikała każdego człowieka tutaj. Ojcze, ja chcę, aby twoi aniołowie wstępowali na to miejsce. Ojcze, ja chcę, aby ludzie, którzy słyszą te słowa, byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ojcze, ja chcę, aby moc twojego świętego ducha dotykała ludzi, aby ludzkie duchy dzisiaj na głos twojego słowa zwracały się do nowego życia. Ojcze, ja chcę, aby ludzie przychodzili dzisiaj przed twoje oblicze z tym prostym aktem wiary w sercu. Ojcze, my uwielbiamy ciebie. Ja dziękuję ci, że ty zawsze nas wysłuchujesz. Wywyższamy cię. Wywyższamy cię. Módlcie się, kościele. Hamakata, ralakata, gada, beseke. No koto, joko, to rologo. Oko, toko, soko, jolorehe. O roloko, to loko, rola, maralara, seka. O loko, to joko, to role, depe. Meke, teke, tele, kerebaha. Oko, to joko, lorolo, paralara, se. Diable, ja cię przeklinam. Ja ci nie pozwalam dotykać tego miasta. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że Warszawa należy do Boga, że jedynym Panem i Królem tego miasta i tych ludzi jest Jezus Chrystus. Jedyny Pan, jedyny Król i jedyny Bóg. Wielki, potężny Jahwe, ten, który był, jest i będzie. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że ludzie mają dzisiaj dostęp do łaski, a Ty, Święty Duchu Wiary, przenikaj dzisiaj ludzi, dotykaj ich serc w imieniu Jezusa. Ja związuję każdą opresję demoniczną na tym miejscu. Ja odsuwam demoniczne siły niewiary. Ja związuję demoniczne siły zwiedzenia w imieniu Jezusa. Ja przeklinam religię, ja przeklinam humanizm w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, to na to imię, na imię Jezus, zegnie się każde kolano na niebie i ziemi i każdy język wyzna, że to ten Jezus jest Panem. Słowo Boże mówi, że jeżeli w swoim sercu uwierzysz, że Chrystus stał z martwych i wyznasz ustami swoimi, że to Jezus, a nie twoje ego jest Panem, będziesz zbawiony. Wystarczy jeden akt wiary. Wystarczy przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, ja jestem człowiekiem, a Ty jesteś Bogiem. Wiem, że Jezus jest Mesjaszem. Ja dzisiaj chcę poznać Ciebie osobiście. Przez całe życie nie znałem Ciebie. Słyszałem o Tobie, ale nie wierzyłem. Ja dzisiaj chcę Ciebie poznać. Tak powiedz do Boga. Tak powiedz. Więc to słowa proste Ewangelii, które teraz słyszysz. 2000 lat temu na ziemię przyszedł Boży Syn. Z izraelskiej dziewicy zrodził się człowiek, Jezus Chrystus. W
wcielony Bóg przyszedł tutaj po to, aby odkupić ziemię. Przyszedł tutaj po to, aby umrzeć za grzechy ludzi. Przeżył 33,5 roku na ziemi. Nie złamał żadnego z Bożych praw. A potem umarł na krzyżu. A za 3 dni wstał z martwych w ciele. Pokazał się wielu ludziom. A potem wstąpił do nieba z Góry Oliwnej. I zesłał swojego świętego ducha. Aby każdy za pomocą tego ducha mógł dzisiaj uwierzyć w prostą Ewangelię. W tym kraju wszyscy uważają się za ludzi wierzących. Więc apeluję do tego, co się nazywa kulturą w tobie. Jeżeli uznajesz się za wierzącego, to dzisiaj zrób sobie zwrot, kiedy usiądziesz na swoim łóżku wieczorem. Powiedz: Panie Boże, czy ja w ogóle wierzę naprawdę? Czy jestem tylko człowiekiem utopionym w kulturze? I jeżeli zrozumiesz, że jesteś człowiekiem utopionym w kulturze, to właśnie tak do Niego zawołaj. Powiedz: Jezus, przyjdź do mojego życia. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Zmiłuj się nade mną. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiaj Ty, Jezus, jesteś moim Panem. A wtedy ten wielki, święty Duch wstąpi w Ciebie. On wejdzie w Ciebie. Nie w żadnym opłatku. Nie w żadnym systemie kultury religijnej. Ale On wejdzie w Ciebie i zrodzi Cię do nowego życia. To się nazywa nowe narodzenie. W 2001 roku klęczałem na kolanach w więziennej celi w Sztumie. Byłem wielokrotnie karany wcześniej przestępcą. Byłem mordercą, dealerem narkotyków. Byłem w zorganizowanych grupach przestępczych. Byłem człowiekiem skończonym. Ale uklęknąłem na podłodze przed tą wielką prawdą. Przed tym, że Bóg mnie kocha. Przed tym, że potrzebuję Go. I powiedziałem: Jezus, przyjdź do mojego życia. I On przyszedł do mnie i zmienił moje życie. W jednej sekundzie narodziłem się z Bożego Ducha i stałem się innym człowiekiem. Uwolnił mnie i uzdrowił. Uczynił mnie zupełnie innym. Wyswobodził mnie. Wyrwał mnie. On postawił mnie na mocnym gruncie prawdy. I Ty tego potrzebujesz. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Ale są usprawiedliwieni za free. To się nazywa łaska, niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. To nie jest przestrzeganie 10 przykazań. To nie jest dbanie o to, aby uczęszczać w systemach religijnych każdego dnia czy w każde święta. To jest osobiste spotkanie, a potem osobiste chodzenie z Nim, z Jezusem z Nazaretu. To jest właśnie to. To się zaczyna od tego spotkania. Od tego spotkania. Ale do tego jest potrzebna Twoja wiara. Uwolnij dziś wiarę. Uwolnij wiarę. Uwierz! Uwierz w Jezusa! Oddaj Mu swoje życie! Ja to zrobiłem! Skoro mnie, mordercę i bandytę, On mógł zbawić, to może też Ciebie. Jesteś porządnym człowiekiem prawdopodobnie. Ale to jest nieważne, jaki jest Twój stan. Możesz być dobry albo zły. I tak potrzebujesz spotkania z Bogiem. Dzisiaj mam dla Ciebie propozycję. Zmień swoje życie na zawsze prostym aktem wiary. Nie patrz na to, co jest wokół. Nie patrz, co powiedział ludzie. Wywal na ludzi. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie. Przyjdź do Jezusa. Zrób to dziś. Zrób to dziś. Słuchajcie tego, o czym będziemy mówić. Słuchajcie tego, o czym będziemy opowiadać. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porozmawiać osobiście, podchodźcie do nas. Jesteśmy zwykłymi, normalnymi ludźmi z nieba. Jesteśmy kosmitami. Jesteśmy ludźmi, którzy czekają na to, że każdego dnia może wrócić nasz Pan. Chcę, żebyście się zabrali z nami pierwszym transportem. Na tej ziemi będzie jazda bez trzymanki, jak stąd odejdzie Duch Święty i Kościół. Na tej ziemi będzie orka. Ale nie musisz brać w tym udziału. Nie musisz też po śmierci iść do piekła. A pamiętaj, że do piekła się nie idzie dlatego, że jest się złym, tylko dlatego, że nie narodziło się z Bożego Ducha. Jeszcze dzisiaj oddaj Mu swoje życie. Jeszcze dzisiaj. Zostańcie z nami, przyjaciele.